Siemano, z tej strony Płotka, my wracamy do fascynujących przygód Chrisa i Pierce'a, jest ze mną Jacek. Dzień dobry. I teraz będziemy grać w grę, prawda? Tą oto... Kurwa, po co mi tyle naboi do tej głupiej snajperki? Już akcja się zaczyna. Wiedziałam, że to gówno żyje. Że to było takie oczywiste. Captain, we're out of time. We gotta go. Wiesz co? Run Forest teraz znowu będzie. No super. Nie mam naboi, chciałem tylko zauważyć. Dobra, bieg. Czy ja się znowu już utopiłam? Chyba tak. Dlaczego? Teraz pamiętaj, biegnij i ślizg musisz na końcu. No zrobić. Dobrze, bo chciałam wpierw strzelać, trochę mnie wyszło, przepraszam. Nie, czekaj, naboje. Nie, kurwa! Captain, we're out of time, we gotta go! Dawaj. Ach, kapitanie, nie mogę, jaki komentarz? Powiedz, podnieś nogę i powiedz mogę. Ha, 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 ha. A, zostaw mnie. No, nie zamykać. Otwierać policję. Weź tą łapę. Weź tą łapę, zły dotyk, bo i postawy życie. Kapitanie, pospiesz się! No to nie wiem, czy to jest taka normalna sytuacja, że sobie wiszę nad wodą. Jestem triggered, czy jak to tam się mówi. Uff. To jest ten, błękitny rekin, czy jak tam się nazywa ta zjebana gra. O, wyślizgę się, ośle. Co? Nie wiem, nie grałem. No i dobrze. Ale wiesz w ogóle co to jest? Nie. No to później ci powiem. Jak przestaniemy biec. Ratunku? Nie. Okej. Jezu, jaki ty jesteś obleśny. O nie! Chwycił cię swoją macką. I teraz cię zje. Uff, ła. Oh, shit. O, no to ja już mu mam chyba po grze tak naprawdę. I ty sobie teraz wstrzykniesz to. Tak. Żeby się reanimować. Wiedziałam, że tak będzie. Utrzymaj, musisz się doczołgać. Pierce, nie rób tego, zginijmy jako ludzie. A bez ręki to mi ciężko jest. Nie zamienię się w zombiaka. Kapitanie, to dla ciebie. Ej, to nie jest śmieszne. To jest smutne, nie rób tego, Pierce! Nie! Rocket fuel sobie wcisnę i będzie dobrze. Zabawnie to wygląda z mojej perspektywy. Chyba mnie zabił. Dzięki, ziom! Jesteś nieoceniony. Kapitanie, przepraszam.
takie małe popata. W ogóle podbiegłeś do niego i tak próbowałeś go kopnąć, ale coś ci nie wychodziło. No to tak górne jest. Teraz już zadziałaj. Czekaj, kapitanie, żyj! Kurwa, stary! Ej, no nie, bo przecież ciebie teraz będę miała zgony, mi punktów, kurwa! Nie wiem, czemu ukryć taka miękka faja teraz. Ale to jest w ogóle ten oszukaństwo. To ty tutaj psujesz, a ja będę miała zgony. Po prostu podejść do niego bliżej. Do jego łba pewnie musisz podejść. Spokojnie, Andrzeju, nie wiem. No, nareszcie. Ale to trzech razy sztuka. O. Pierz, ty czubku. Co żeś narobił? Kapitanie, dobra. Mam ostatnie życzenie teraz. Jakie? Daj mi wyjść. Co? No ho! Ostatnie życzenie to jest. To lepiej zbieraj naboje. Ja już nie muszę. Ja mam inną broń. Tak, świecące dildo w ręce. Kurwa, widzę! Nie, mam naboi. Chyba do teraz nie jest. Chyba nie mamy teraz zrobić w ogóle, czy go po prostu pokonać? Nie no, chyba mamy go pokonać. Czy moje naboje mu coś robią, tak szczerze mówiąc? Rzucam granat. Dobra, to jest okej. Dzięki. Nie ma za co. To za to, że pozwoliłeś mi dwa razy zginąć. Dobra, strzela do niego, ja sprawdzę, co się dzieje tutaj, w tym pomieszczeniu. Nie mam już czym za bardzo rzucać. Ja go tam trochę zajmę. O, poszedł. To co ja mam zrobić tu? Nie wiem właśnie. Drzwi nie mogę otworzyć. Musimy go pokonać, tylko że kurwa ja nie mam czym już. Czekaj, daj mu się poruszyć. Tu masz jeszcze skrzynki. Ech. No chodź tu, ja się nie zajmę. Kapitanie, to było dla ciebie. Dobra, mam jeszcze granat. Ujrzę jeden. Może na górę. A, w której klasie mamy nic strzelać, zobacz. Macie sobie to parki, robota. Ja nie wiem. To czerwone gówno mamy strzelać? No, te parki takie śmieszne. No dalej, wystaw tu coś.
Może ty go raź prądem, a ja będę strzelać? No, dobra. Fuck. Au. Fuck. Co, do niego? Kurwa, nie mam żadnych nabojów. Ja bym popiął te party. Okej, dostał. O, fuck. On znowu już mutuje. Skurwysyp. Czy tu są jeszcze jakieś skrzynki, naboje? Nie, no chyba nie mutuje. A nie, dobra, mutuje. Dobra. Dawaj go. Teraz na brzuchu. Ma. Czekaj, bo zbieram skrzynki. Znaczy naboje. Chuj, kurwa, nie było naboi, tylko punkty doświadczenia. No, zajebiście. Okej. Chyba mój ostatni nabój. Nie mam nic. Dobra, jeszcze mam tu. Dostał chyba? Kurwa, nie mam już żadnych naboi, żadnych. Mam nóż. No to trochę lipa. Idę szukać skrzynek. Nie ma żadnych skrzynek. To jaja chyba są jakieś. Chyba nożem napierdalać. No chyba bym chciała. Gówno z drugiej strony. No, dawaj. Yeah, poszło. Pewnie mi życie jebany zabrał, ale... No i znowuż będzie... No ile razy tej? Będę mógł właśnie pochwalić, że przeszła się rezydenta nożem. No. Ja nie wiem, czy to jest powód, którym... Znaczy, rzecz, którą powinien się chwalić. Bo to chyba świadczy o tym, że kiepsko strzelam, skoro wypierdoliłam tyle nabojów i on dalej żyje. No jak go pokonać? Proszę, zdechnij. No, teraz to już gówno, bo tam nie wskoczę. Chodź tu na dół, motherfuckerze. Grałeś się, dobra. Au. Co jest? Ja prawie ginę. Fuck. O kurwa, stary, nie gin, nie gin, nie gin. O, teraz jest winowy. Fuck. A coś czuję, że to będzie ciężka przeprawa. Ale teraz masz z powrotem wszystkie te naboje. I to od początku będzie teraz? Nie, dobra. Nie, od początku. Dobra, więc po prostu teraz wiem, że muszę tylko w to czerwone celować.
Musimy mu dać zejść chyba. Dobra, raz go trafiłam w tą placę. Zulas? Zulas lat, no. Już kurwa. Dobra. Nie, nie, no teraz go nie dać, to nie ma sensu jak on jest z tym kokoniem. No właśnie muszę z tego kokona go ten. Wywabić. Dąbem. Myślę, że on się sam wywabi. Dobra, jedę po skrzynki, bo tam chyba jakieś były. He just keeps coming back. We have to kill him when he's in his cocoon. O, słyszysz, musimy go zabić, gdy będzie w kokonie. To jak to trzeba zrobić, pytanie? To ty chyba musisz zrobić, bo ja nie mogę go tam namierzyć nawet w kokonie. Dobra, mam naboje. Musimy go jeszcze raz zamienić w kokon. Dobra, dobra, dostaw flery. Dobra, panie Meduso. Bądź łaskaw wstępnie. Dobra. Żyjesz? Dobra, i teraz poczekaj. Co ja mam w ogóle, jakie mam kurwa naboje? O, dobra, może ten. Dobra, już ten. Uciekaj. A weź może do granatnika go spróbuj. No ja nie mam już naboi do granatnika. Dobra, dostał ode mnie. Kurwa, gdzie mu celować? Poczekaj, tutaj jest wrzucany. O, dobrze. Dobrze. Super, teraz tam jest. Daj mu wejść. Ale mi się pnie. Gdzie jesteś? Czekaj, bo próbuję zmienić, bo mam kurwa naboje do granatnika z tym kwasem czy czymś tam, ale... Dobra, udało się. Fuck. Ratunk! Fuck! Znowu sytuacją w pokoju daleko. To będzie długa rozgrywka. Dobra, teraz poczekaj, na razie nic nie rób. Schowaj się gdzieś, niech on sobie na razie łazi. A ja muszę jeszcze raz ten granatnik wystawić. Dobra. Udało mi się to zmienić, ale... Ja go tutaj zajmę. Dobra.
Bo jak ja to zrobiłam? No ja go przeładował wtedy! Dobra, a... dostałeś spustanie chyba. Dobra, jest. Dawaj, spokojnie. Czekaj, czekaj jeszcze. Teraz. To chyba nie działa na mnie. Dobra, no i na górze spokojnie jest. Dawaj go. To jest ciężka bitwa. Zostałem spasem jak... A, to straszne. Dobra, weź mi. Został. Dobra, nie. Chuj wie ile razy będziemy musieli to zrobić. To się znowu czołga. O, fajnie, Jesus. Są te jebane skrzynki. No zobacz, on cały czas taką samą postać przybiera, nie wiem czy w ogóle dobrze robimy. Mnie się nie pyta, ja nie wiem. Nie, już nie pamiętam. Nie wyjdzie na dół, czekaj chwilę. Dobra, dawaj. Dobra. Weź koko, rozwal, ja nim się później zajmę. Nie masz nic? Nie rozwalam tego koko. Tak, muszę się do ciebie doczołgać. Czołgam się jak najszybciej mogę, więc wytrzymaj. Staram się. Dobrze. A mi... dojebał. Jak muchę, patrz. No nie wierzę! Fuck! No jak muchę po prostu, no. Kurwa! Co to jest za misja? Wiesz jaki był tutaj event? No dobra, przynajmniej się zapisało w tym momencie, że mam ruszać tymi przód, tył, przyciskami. I robiłam to za wolno po prostu.
Dobra, jestem już prawie. Teraz będę napierdalać. No, teraz kręć. Teraz dobrze coś. Dobra, poszło. No. Ja pierdolę. Jestem wykończony. No, teraz. Tyle ci się oczko tak spierdoliło. Troszkę. Come on, ziomeczku. Nie martw się, na pewno jakaś dziewczyna cię zechce. No na pewno. Ej, muszę się uleczyć, bo ja jestem taki trochę martwy. Ej, ale dobra, ci gotowamy jakieś naboje. Czy my znowu będziemy musieli biec? Tak, biegnij. Run like motherfucker. Kurwa, mam tylko snajperkę. Trochę ginę. Nie mam żadnych naboi, pozdrawiam. Dobra, dobra. Dobra, mam to. Mam granat, otrzym się. A dobra, już zginął. Dobra, jak to zniktidować? No nie wiem, może musisz to porazić, czy coś? O, właśnie. Kolega na domu. Ty spadł? Ty spadłeś czy ja? O, święty. Przecież stałam na tym głównie, to gdzie miałam stanąć? Nie no, po prostu za debil to sobie. Tak, tak, wiemy, popikajmy sobie. Ja już będę biegać z nożem, bo to nie ma sensu. Podrapać tego łupkiem moją ręką? Ale masz łapkę, fapaczkę? Łapkę, fapkę. Dobra, lecimy. Dobra, od razu raź ten, to gówno tym lądem. O właśnie. Zapierdolamy. Poczekaj na mnie! Raz. Dobra. Nie. Dobra, chodź. Ok. Nie, po prostu ta gra jest tak stresująca. Gorzej niż Dark Souls. Gdzie ty się stresujesz? Tylko na sekwencjach z bieganiem chyba. No, ta walka też była stresująca.
No jasne, właśnie widzę, że czuję się wspaniale. Wcale nie przypomina kraba. Do cyrku go teraz. Tak. Ja bym z nim raczej do kapsuły ratunkowej nie wsiadła. No tam to tylko grypka. Przejdzie zaraz. Mhm. Właśnie widzę. Pierce, nie! No, don't do this! Open the door! God damn it! Listen to me! We can still both get out of here! There's still time! What are you doing? No, Pierce, don't! You can still make it out! God damn it, Pierce! Chyba ty. To takie smutne, biedny Pierce. Mój jedyny przyjaciel. To dla ciebie, kapitanie. Serio! Czy to jest jakaś kpina? No, ale mam jeszcze że oddech. Prawie jak Gwiazda Śmierci wyglądało. No. Elo, siema. Teraz na bezludnej wyspie będziesz. Teraz jestem Captain Jack. Ja i mój okręt. Robinson Crusoe. Mhm. Ej, to jest naprawdę smutne. Nie lubię, jak ktoś ginie. Kogo lubię. A tutaj musiał Pierce zginąć. A ta Aida chujowa dziwka jebana kurwa żyje. Ciekawe skąd wiedzieli, w którym miejscu mają go odebrać. Nie wiem, może są jakieś nadajniki albo coś. Mówimy. No i znowu napis. I tak, moi drodzy, skończyliśmy kolejną kampanię. Nie powiem, było dużo emocji. Aż za dużo dla mnie. Ale nie podoba mi się to, że Pierce zginął. Chociaż tak wszyscy wiemy, żeby go nie dało się uratować. Dokładnie. Bo już był za bardzo zmutowany. To smutne. Uczcimy jego pamięć 10 sekundami ciszy. To ja zginąłem. Ej, ale ostatnio chyba coś było, nie? Po tych napisach. Bo my w sumie wyłączyliśmy, ale tam chyba później było, jak oni byli na grobie tej Debory, nie? Tak, nie było. Dobra, to możemy na razie te napisy wyłączyć i później je włączymy, jeśli pojawi się jakiś filmik. No, miejmy nadzieję, że teraz jakiś filmik się pokaże. Oby. No, nawet moje podobizny. Pierce! No, ok.
Maroko na Maroko? Tak. Nawet Valvo? O, dziękuję, on jest niesamowity. No dobra, już dalej. No. No i co? Będzie coś? Nie będzie? Nie no, musi być. Znajoma knajpka? Tak. Przyszedł odpocząć po ciężkich przeżyciach. Kto znowu po niego idzie? Już spokojnie nawet zjeść nie można. Captain. We've received new orders. Znowu. No. No weź, zjedz do końca. Better get to it then. Yes, sir. Chris jednak jest twardy. Tak. Nie roztrząsał tego za długo. Nie. No, miałem lepszą celność. Pokonanych nie. Miałem w sumie równo, ale za to zgony kurwa 7. Bardzo dobrze. Ale dwa były przez ciebie. Jak przeze mnie? Ty zginęłaś, nie ja. No, kurwa, ale przez ciebie, bo za późno zadziałałeś. Nie no, ja tylko musiałem zobaczyć jak z przyciskami. Dobra, dobra, już tak się nie tłumacz. Okej, moi mili, w tym miejscu skończyliśmy kolejną kampanię. W kolejnym odcinku zajmiemy się kampanią, zaraz wam powiem kogo. Sherry. Nie, to jest kampania Jake'a. Aha, no dobra. No, kampanią Jake'a, no ale już uzgodniliśmy tutaj z Jackiem, że ja będę Jake'iem, on będzie tą Sherry. A w ostatniej kampanii ja będę Aidą, niestety, a Jacek będzie jakimś tam żołnierzem, więc tak to rozegramy. W sumie jak te napisy leciały, to właśnie uzgodniliśmy, że w sumie ta kampania była ciekawsza niż ta pierwsza i tak jakoś przyjemniej się grało, bo niestety tamtą poprzednią kampanię głównie zepsuł ten ostatni boss, który był przez cały rozdział ten sam i mutował, w sumie ten też mutował tam parę razy, ale to była głównie nasza wina, bo nie wiedzieliśmy, co mamy robić, a nie, że on jakby mutował tam w nieskończoność. No dokładnie. No, w każdym razie na pewno lepiej oceniam tą drugą kampanię niż tą pierwszą, a sama gra w sobie, no, jest, tak jak już wcześniej wspomnieliśmy, też średniak, podkopa całkiem spoko, natomiast jakbym miała w to grać sama, to na pewno by mi się nie chciało. Chociaż zastanawiam się, jak tam wygląda liczba wrogów, jak się gra w pojedynkę. No bo wiadomo, że komputer steruje tym drugim partnerem, nie? Mhm. Natomiast jestem ciekawa, czy tych przeciwników jest tyle samo, czy ich jest mniejsza ilość, no bo jeśli jest tyle samo, to chyba to nie gra się zbyt fajnie, no chyba, że komputer, to AI komputera steruje mega jakoś zajebiście naszym partnerem. Więc, tak, no, pewność 100% na pewno. No. W każdym razie to jest no, ta kampania była spoko, no, i gra sama w sobie, podkopa, myślę, że jest całkiem okej. Okay. Tym bardziej, że jest dosyć mało takich gier podkop. A właśnie, później muszę ten, wczoraj taki filmik oglądałam, gdzie mówili o tym, o takich nowych grach właśnie z zombie, które mają wyjść. Coś mówili w ogóle o Dying Light 2, że nie ma jeszcze informacji, ale ponoć podobno jeden z deweloperów się
Tak, tak. Podobno jeden z deweloperów się wygadał, że będzie druga część. No. Najprawdopodobniej. Ale właśnie zapowiedzieli jakąś grę taką survivalową. Coś w stylu tego H1Z1. Tak to się H1Z1, nie? Chyba jest taka gierka. No, ale... No, to coś w tym stylu ma być. Ale kurde, muszę znaleźć tytuł, bo myślę, że jakby ta gra wyszła i by nie miała jakiejś tam kosmicznej ceny, to można by to było... Można by było się w to pobawić, bo tam też ma być jakieś budowanie baz i tak dalej, więc to by mogło być całkiem ciekawe. I druga część, w ogóle musimy sprawdzić tą grę, to State of Decay, bo to mi jakiś znajomy polecał, no co prawda jest tam tylko po angielsku wyszła, ale tam chyba też jest opcja koopa i to właśnie też jest na takiej zasadzie, że gdzieś tam musisz do miasta, po zapasy się udać i coś tam, wiesz, coś tam. Co? Olka ma tą grę, to się jej zapytam. No, to spytaj się, czy jest tam koop. Dobra, w każdym razie kończymy tutaj i niedbawem pojawimy się z kolejną kampanią, gdzie będziemy grać Jake'iem i Sherin. Tak więc trzymajcie się ciepło i do usłyszenia niebawem. Siema. Cześć.